Czarna hańcza jest w coraz gorszej kondycji, uważa Waldemar Kulikowski z gospodarstwa rybackiego PZW w Suwałkach. Przez to, że niesie coraz mniej wody, płynie hańczą. Nie wiem, tu niewielu ludzi pewnie pamięta, ale tutaj te tereny to były rozlewiska na wiosnę i niosła rzeka bardzo dużą ilość wody, przez co usuwała te wszystkie osady, ten prąd wody. Natomiast dzisiaj ona się zaczyna wypłycać, niesie bardzo mało wody. Ta woda przez to jest też coraz cieplejsza. W efekcie coraz trudniej jest się tu utrzymać tak szlachetnym gatunkom jak pstrąg potokowy. Mimo to do rzeki regularnie trafia jego narybek. W ubiegłym tygodniu wody czarnej hańczy przyjęły aż 5 tysięcy sztuk podhodowanego wylęgu i około 100 sztuk nieco większej już ryby tego samego gatunku.